Moja przygoda z taekwondo olimpijskim rozpoczęła się, gdy miałam 8 lat. A w tym czasie grałam również na pianinie i moja mama stwierdziła, że pianistka powinna być wyprostowana i czy powinna mieć dobrą postawę, dlatego przydałby mi się jakiś sport. W mojej miejscowości powstał klub taekwondo olimpijskiego i moja mama zauważyła plakaty i stwierdziła, że to może być właśnie ten sport. Poszłam na pierwszy trening razem z siostrą, spodobało mi się i tak już trenuję 16 lat. Przez 6 lat godziłam lekcje gry na pianinie oraz treningi taekwondo, ale w pewnym momencie właśnie musiałam sobie powiedzieć, czy idę bardziej w sport, czy bardziej w muzykę. Myślę, że takim przełomowym momentem było zdobycie Mistrzostwa Europy Kadetów w Gruzji w 2011 roku. I potem stwierdziłam, że jednak sport będzie moją drogą, którą chcę dalej podążać, w której chcę się też bardziej rozwijać. Największy sukces dotychczasowej mojej karierze uważam, że było to zdobycie srebra na Mistrzostwach Europy Seniorów w Manchesterze w 2022 roku. Było to też niesamowite przeżycie, gdyż był to mój pierwszy start po kontuzji, dlatego jeszcze bardziej ten medal sprawił, że byłam z siebie zadowolona. Myślę, że w moim przypadku, tak jak w przypadku innych sportowców, bywają takie momenty, w których zastanawiamy się, czy jest sens dalej trenować mimo przeciwności, mimo też tych porażek, które się zdarzają. Aczkolwiek wtedy przypominam sobie, co już udało mi się osiągnąć, w jakich miejscach byłam, jakich ludzi poznałam też dzięki temu sportu. Mój sport jest bardzo kontaktowy, nie mamy tam ograniczeń, jeśli chodzi o używanie sił, dlatego te kontuzje się często zdarzają. Dla mnie dużą pomocą, jeśli chodzi o właśnie wyjście z kontuzji lub z takich dołków też nastrojowych, jest jakby pomoc moich najbliższych, pomoc mojej jakby drużyny, która się razem ze mną rozwija i otacza mnie na co dzień. Jest to moja pani psycholog, z którą też współpracuję i pomaga mi też jakby poradzić sobie z tymi porażkami. Moim najbliższym startem i zarazem ostatnim w tym roku są zawody rangi Grand Prix. Jest to finał Grand Prix, na który jest zapraszane pierwsze 16 osób z każdego rankingu olimpijskiego, z każdej kategorii. I następne zawody będę miała dopiero po przerwie w lutym. Dlatego będzie też czas, żeby odpocząć, żeby się zregenerować i żeby zacząć na nowo sezon przygotowawczy. I oczywiście moim celem na przyszły rok między innymi jest letnia uniwersjada. Bardzo lubię te zawody, jest niesamowita atmosfera na nich i jeśli mam okazję, to będę chciała wystartować. Sport jest tak naprawdę moim życiem i do treningów, do wyjazdów, jeśli chodzi o zawody, o zgrupowania, dostosowuję wszystko pozostałe, co mnie spotyka w życiu. Taekwondo daje mi też tak jakby możliwość realizowania moich innych pasji, czym są na przykład podróże. Bardzo lubię podróżować, a my mamy zawody w różnych krajach, w różnych kontynentach. Również poznawanie nowych języków. Ja bardzo lubię poznawać nowe języki. Jednym z ciekawszych miejsc, w którym byłam, była Jordania. Byliśmy na zgrupowaniu przez 10 dni. I oprócz treningów mieliśmy jeszcze możliwość właśnie pozwiedzania trochę terenu. Byliśmy na Morzu Martwym, byliśmy w Petrze. Jest to jeden z cudów świata, dlatego cieszę się, że dzięki sportu mogę również odkrywać takie rzeczy. To oczywiście moim marzeniem jest udział w kolejnych Igrzyskach Olimpijskich, które są w Paryżu. No nie sam udział, ale również walka o medale. Dlatego to jest mój najbliższy cel, do którego dążę i na razie skupiam się na tym i chcę zrobić wszystko, żeby po prostu się zakwalifikować, a później wystartować jak najlepiej. Oprócz tego w przyszłym roku również mamy kolejne Mistrzostwa Świata, mamy Igrzyska Europejskie, dlatego ten grafik jest dosyć napięty. Tak naprawdę jeszcze nie myślę o skończeniu kariery, gdyż mam 24 lata i uważam, że jestem jeszcze w stanie więcej osiągnąć niż do tej pory. Oczywiście myślę już nad tym, co mogę robić dalej po skończeniu sportu, ale na pewno w sporcie zostanę, gdyż no, jest to całe moje życie. Nie wyobrażam sobie innej pracy niż tym, no co kocham.